Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy wysokobiałkowy chlebek bananowy. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy przepis w niespotykanej wersji. Powiem Wam, że z takim z chlebkiem bananowym, który jadłem i robiłem do tej pory, ma wspólnego tylko banany i prawdopodobnie cynamon. Cała reszta jest inna, ale chlebek jest genialny. Zaczynając od bazy, są to dwa duże albo 3 średnie banany, do tego skyr z 250 g, bazą jest mąka owsiana, możecie również zmielić płatki owsiane, to jest 125 g mąki owsianej, do tego 40 g mąki z ciecierzycy, tutaj mamy siemię lniane brązowe, najlepiej zmielić samemu, 40 g, dodatkowo jest 16 g skrobi z tapioki, taka duża łyżka cynamonu ceylońskiego, pół łyżeczki sody oczyszczonej, szczypta soli. I tutaj mam jeszcze, posiekałem tak, migdały, około 40 g. Możecie również użyć innych orzeszków, które lubicie jako taką crunchy dodatek. Do tego są dwa jajka, 40 g syropu klonowego i na koniec zrobimy sobie jeszcze taką polewę z masła orzechowego. Także niesamowity zestaw, wszystkie składniki uwielbiam i zaraz pokażę Wam, jak to wszystko połączyć, żeby wyszedł nam super chlebek bananowy. Początek to są banany, duża miska, żeby nam się to wszystko zmieściło. Banany sobie rozdrobnimy tak ręcznie. Czym banany starsze, tym będą słodsze i lepsze do chlebka bananowego. Także jeżeli macie jakieś takie banany, które już troszeczkę u Was w domu leżą, jak najbardziej będzie to dobry wybór, dać im drugie życie w chlebku bananowym. Banany już rozdrobniłem ręcznym malakserem. Do tego dodam dwa jajka. I syrop klonowy. I mieszamy dalej. Teraz mąki wszystkie po kolei. Z ciecierzycy. Owsiana. I nasze zmielone domowe siemię lniane. Mieszamy dalej. Czas na kolejne składniki. Tutaj mamy zmieszane przyprawy z skrobią z tapioki. I dodamy sobie skyr, czyli jogurt islandzki. Jeżeli nie macie skyra, możecie śmiało użyć również jogurtu greckiego. Ręczne mieszanie ciasta jest troszkę męczące, także jak macie taki ręczny mikser, którego ja nie mam, śmiało możecie go użyć. I na koniec dodam migdały. Ciasto gotowe, z bliska ma taką konsystencję. Jest taka półpłynna, całkiem fajnie można to ręcznie wymieszać, ale jest to troszeczkę męczące. Piekarnik nam już się grzeje, to jest 180 stopni, jeżeli chodzi o foremkę. Ja mam taką silikonową, jeżeli nie macie silikonowej, taką macie taką klasyczną, wtedy najlepiej ją wyłożyć w papierem do pieczenia, wtedy ten chlebek będzie nam łatwiej wyciągnąć. Ja czekam, aż się piekarnik nagrzeje, za chwileczkę przygotujemy ciasto, przesypiemy i jeszcze na koniec polejemy sobie taką solidną warstwą naszej pasty orzechowej. Piekarnik nam się już nagrzał, zaraz wsadzimy ciasto, a ja mam jeszcze dla Was rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach, do czego używacie naszego masła orzechowego, a ja wybiorę 3 osoby, które otrzymają ode mnie w prezencie taki słoiczek masła orzechowego z naszego sklepu ekogram.pl. W naszym sklepie znajdzie się również inne produkty, mamy praktycznie 300 produktów z naszej przetwórni. A jeżeli chodzi o ciasto, jest już gotowe, żeby je przesypać do foremki. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie takiej foremki elastycznej, to warto jednak użyć tego papieru, bo inaczej chlebek może się troszeczkę ciężko wyciągać. Pamiętajcie, że tu mamy troszeczkę jednak proszku do pieczenia czy sody, więc może nam troszeczkę ten chlebuś urosnąć, więc warto, żeby ta foremka była większa. Tutaj jeszcze troszeczkę masła orzechowego na górę. Miał być jakiś ładny zygzaczek, ale wyszło coś takiego. Tak wygląda to wszystko z bliska. Teraz to wsadzam do piekarnika na około 50 minut. To wszystko zależy od tego, jaki masz piekarnik. I zobaczymy, co nam wyszło.
50 minut pieczenia za nami. Ważne, teraz trzeba chwileczkę poczekać, żeby chlebuś nam ostygł i potem sobie go wspólnie razem przekroimy. Zobaczcie, jaka jest struktura, jaki jest elastyczny, jak wygląda w środku. A jeżeli chcesz więcej takich filmików, zostaw proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Zostaw suba na kanale i za chwileczkę się widzimy raz jeszcze, żeby wspólnie pokroić chleb. Chlebuś jest jeszcze troszeczkę ciepły, ale musimy go spróbować, także nie będziemy dłużej czekać. Nie przykleił się za bardzo, także podejrzewam, że całkiem sprawnie nam wyjdzie wyciąganie go z foremki. Jest ok. I kroimy. Dam go tak bokiem, żebyście widzieli. Uwaga, uwaga. Tak wygląda nasz chlebuś z bliska. Delikatnie słodki. Jest troszeczkę inny, ale uważam, że jest bardzo fajny i warto go spróbować w takiej wersji. Także jeszcze raz przypominam, zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej takich filmików. Przypominam również o rozdaniu. Są trzy takie słoiczki dla Was. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!